Słyszeliśmy wszyscy, w Bożej łaski zdroju. Czy to nie jest coś cudownego i wspaniałego, mieć świadomość, że jesteśmy blisko Boga, że jesteśmy obserwowani przez tego, który jest ponad wszystkim, który nie tylko obserwuje, tak jak wielu to myśli, aby przyłapać nas na czymś niegodnym, niewłaściwym, jakimś tam swoją pręcikiem po łapach, po pazurach, a masz za swoje. Nie, ja nie znam twojego Boga. Ja znam Boga, który jest pełen miłości. Nie tylko do tych, którzy wzywają Jego imienia. Ale to jest Bóg, ten Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię i wszystko, co na nich się znalazło. To jest Bóg, który kochał człowieka,
Może słowo zapewnia nas, że wtedy, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze bardzo dalecy od społeczności z Bogiem, kiedy nas właściwie jeszcze tu na tej ziemi nie było, On przewidział drogę ratunku dla każdego z nas. On w swojej miłości nie mógł patrzeć na to, jak człowiek szamoce się ze swoimi problemami, ze swoimi jakimiś kłopotami, cierpieniami, sytuacjami trudnymi do rozwiązania. A On, którego ręka nie jest za krótka, aby błogosławić nie mogła, uczynił wszystko, co jest możliwe, aby każdy z nas, dziś tu zgromadzony na tym miejscu, ale także każdy człowiek żyjący w południowej Polsce, w całym naszym kraju, aby każdy człowiek żyjący gdziekolwiek na tym świecie i kiedykolwiek żyjący na tym świecie, aby mógł być błogosławiony. O, zdaję sobie sprawę z tego, że tak postawiona teza, takie wyrażenie brzmi jak taki truizm. No, dobrze mówić, jak się wszystko układa, ale jak się nie układa, jak jest problem, a problemy są, widzieliśmy tutaj przed chwilą mnóstwo ludzi, którzy przychodzi do źródła Bożej łaski. Przychodzą do źródła Bożej łaski, aby czerpać, aby nasycić się, aby przyjąć, aby wyjść stąd uzdrowionymi, przemienionymi, z wyprostowanymi ścieżkami. Wiecie, czasami modlimy się o to, aby Bóg zmienił nasze okoliczności, bo nie widzimy z nich wyjścia. A ja dosyć często modlę się trochę inaczej z tymi, którzy w ten sposób przychodzą i proszą o modlitwę i mówię, słuchaj, a może będziemy się modlić, aby Bóg ci pokazał, jak On widzi tą sytuację, co należy zmienić. I wtedy okoliczności pozostają te same. W zasadzie nic się nie zmienia do obserwatora z zewnątrz, a człowiek naraz przepełniony jest radością, zadowoleniem, satysfakcją. Mówi, Bóg dobry jest. Spotkałem wielu takich. Mam nadzieję, że wy również. Drodzy, ale dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, mając szczególny temat, szczególne hasło. W pierwszym momencie, kiedy zastanawiałem się nad wdzięcznością, wdzięcznością za miasto, myślę, no co za temat, no jak do niego podejść? Im bardziej nad tym się zastanawiałem, tym więcej jednak zobaczyłem, jak bardzo istotną w życiu, szczególnie ludzi wierzących, jest wdzięczność. Przeciwieństwo wdzięczności, niewdzięczność. Mogę już w tej chwili z całym przekonaniem i pewnością powiedzieć, jest bardzo poważnym grzechem. My nie rozróżniamy grzechów ciężkich, lżejszych, wielkich czy małych, ale chcę powiedzieć, to jest poważny grzech, za który niejednokrotnie w historii ludzie ponosili poważne konsekwencje. No ale my dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, aby pochylić się przez chwilę, aby skierować swoje myśli, nasze serca i zastanowić się nad wdzięcznością. Zacznę od cytatu świetnego mówcy, rzymskiego filozofa, senatora. Mam na myśli Cycerona, który działał około 100 lat przed Chrystusem, który powiedział tak. Wdzięczne serce nie tylko jest największą cnotą, lecz źródłem wszystkich pozostałych cnót. Jeżeli to jest prawdą, bracie i siostro, jeżeli to jest prawdą, to nie jest Boże słowo, to jest słowo Cycerona, ale jeżeli to jest prawdą i brakuje w twoim czy w moim sercu wdzięczności, to wyschło źródło każdej innej cnoty. Każdej innej wartości, której poszukuje dzisiejszy człowiek, poszukuje współczesny świat. Zresztą jestem przekonany, że to prawdziwe słowa, bo potwierdza to apostoł Paweł w swoich pismach. Ja zacytuję tylko niektóre i to we fragmentach list do Efezjan, 5 rozdział, 4 wiersz. Wcześniej wymieniano jest kilka innych jeszcze grzesznych postaw,
które pojawiają się od czasu do czasu wśród ludzi wierzących, którzy wzywają imienia Bożego. Ale w czwartym wierszu dodaje jeszcze Paweł takie słowo, także bezwstyd, łażeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, powinny być wyparte przez dziękczynienie. Przeciwstawieństwo tego, co bardzo często mamy, otrzymamy do czynienia. Paweł jako przeciwwagę tego stawia dziękczynieniem. Czy w tym samym rozdziale, w 20 wierszu, czytamy tak. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziękując zawsze, bo wdzięczność to jest wyrażenie naszego dziękczynienia, wyrażenie tego, co przepełnia nasze serca. Za co? Za wszystko. Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niestety zdarza się w naszym życiu tak, że czasami okoliczności powodują pewną presję na naszą psychikę, na naszą postawę, na nasze wypowiedzi. I jak gdyby ubezwłasnowolnieni wypowiadane słowa, które nie są bliskie wdzięczności, a raczej bardzo dalekie. Zaczynamy narzekać, zaczynamy biadolić, zaczynamy okazywać swoje niezadowolenie. Ale drodzy, dzisiaj chciałbym, aby mocno zabrzmiało takie główne przesłanie, które jest zawarte w liście apostoła Pawła do Kolosan w 3 rozdziale, 15 wiersz. Kościele, a w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Kiedy zwracam uwagę na ten tekst, uwagę moją zwrócił fakt, że początkiem wdzięczności, fundamentem, podstawą wdzięcznego serca jest to, aby ono było przepełnione również czymś, co nie pochodzi z nas. Te okoliczności, z których często jesteśmy niezadowoleni, w dużej mierze, choć nie zawsze, są okolicznościami, na które w zasadzie nie mamy wpływu. Dlatego mówimy, gdyby coś inaczej się potoczyło. Ale Boże Słowo, na które chcę dziś zwrócić uwagę, w szczególny sposób mówi tak, aby nasze wnętrze, nasze serce, nasz umysł przepełniony był i poddany rządom pokoju Chrystusowego. Pokój Chrystusowy nie bazuje na okolicznościach, w których żyjesz. Pokój Chrystusowy nie jest zależny od tego, czy dzisiaj się dobrze czujesz, czy masz ból, czy cierpisz, czy znasz problemy innych ludzi, o które przyszłaś tutaj modlić się wraz z całym Kościołem. Pokój Chrystusowy jest niezależny od tego, co się dzieje na świecie. Czy pozwalasz temu pokojowi, którego świat nie zna? Bo go nie zna i obdarować nikogo tym nie może. Jezus Chrystus o tym powiedział uczniom, daję wam ten pokój. Nie ten pokój, który daje świat, na którego straży stoją dziś jakieś drony, jakieś inne technologie, pilnując, aby ten pokój w jakiś sposób przetrwał. Pokój Chrystusowy, niezmienny, od 2000 lat rządzić może życiem człowieka, sercem ludzkim. Czy należysz do grona tych, których pokój Chrystusowy rządzi? Jeśli tak, to dlaczego reagujesz tak bardzo nerwowo czasami i tak bardzo z trwogą, że straciłeś pracę, że wynik badania jest nie taki, że coś innego wydarzyło się, nie pomyśli, jakiś egzamin niezdany, po raz piąty na prawo jazdy? Pokój Chrystusowy, który rządzi w sercach, jest fundamentem, jest atmosferą, w której możemy być wdzięczni. Jeśli chodzi o pokój Chrystusowy, to możemy go przez wiarę przyjąć. Ale by być wdzięcznymi,
to nie temat modlitwy, którą będziemy mieć za kilkanaście, może kilkadziesiąt minut. Pokój Chrystusowy to dar, który przyjmujemy wiarą, ale tu jest polecenie, a wy bądźcie wdzięczni. To jest moja i twoja odpowiedzialność. To nie jest sprawa Pani Jezus, sprawa, abym był wdzięczny. Tego Jezus właśnie od ciebie oczekuje. Tego Bóg, tego Duch Święty oczekuje, abyś był wdzięczny. Drodzy, czym jest wdzięczność? Co to jest wdzięczność? Uświadomiłem sobie to tydzień temu w szczególny sposób, że dzisiaj żyjemy w takim okresie czasu, że wiele nawet bardzo podstawowych słów, wartości trzeba sobie na nowo zdefiniować. Mieliśmy tydzień temu koncert właśnie Mateo w naszym zborze i w czasie jednej pieśni, którą wykonywał o swoim dziadku Wincentym, który zbliża się do setki, jesienią będzie miał 100 lat, a który był zapalonym pszczelarzem, a także uprawiał zioła. I ta piosenka, którą śpiewał właśnie, była na ten temat. Po kilku początkowych taktach przerwał i mówił: o, przepraszam bardzo, winien jestem wam jeszcze pewnego wyjaśnienia. Mój dziadek poruszał się, bo tam była w tej frazie, o ile dobrze pamiętam, taka wypowiedź, że otaczał go zapach ziół, które hodował. Mówi: proszę was, zrozumcie, że zioło to dzisiaj zupełnie co innego znaczy niż wtedy. Mówi, on hodował szałwie, jakiś tam rumianek, jakieś tam jeszcze inne, cenne, mniej lub bardziej zioła. I to był zapach, w którym jego życie funkcjonowało. No i potem, kiedy to wyjaśnił, zaczął śpiewać od nowa. Czy to jest jedyny przypadek, drodzy, aby sobie zacząć definiować poszczególne słowa? Bo jeżeli mamy nawiązać jakąś komunikację, jeżeli ja mam coś przekazać, co ty zrozumiesz, to chciałbym, żebyś zrozumiał to, co ja mam na myśli. Wiara, nadzieja, miłość. O, my w slangu naszym chrześcijańskim wydaje nam się, że jeszcze to dobrze rozumiemy. Ileż to już, jak dawno temu słowo wiara zmieniło zupełnie swoje znaczenie. Do jakiej wiary należysz? Do jakiej wiary należysz? Czy można należeć do wiary? Do denominacji? Tak. Miłość? Czy muszę udowadniać, że jej znaczenie się zmieniło zupełnie? Nie będę tego robił, bo nie jest to przedmiot mojego rozważania. Nadzieja? Nadzieja. Niewielu się do niej chce przyznawać, bo popularnie uważa się bardzo negatywnie, że jest negatywną postawą. Drodzy, a wdzięczność? Zaczęło się od dowodów wdzięczności. Pojawiły się dowody wdzięczności. Zaczęto wyrażać wdzięczność. A potem ktoś to nazwał przekupstwem, a potem ktoś to nazwał korupcją. A dzisiaj ponownie wróciło słowo wdzięczność. Muszę się odwdzięczyć. Drodzy, nie mam takiej wdzięczności na myśli. Wiecie, to jest tak, że nie chcę nikogo oskarżać o to, ale chcę powiedzieć, to my najczęściej jesteśmy winni tego, co następne pokolenia przejmują. Kiedyś Rudy Kipling, autor Księgi Dżungli, ci, którzy jeszcze pamiętają, albo może niedawno, bo ze względu na wiek, może sięgnęli do tej książki czy do filmu, w pewnym momencie był tak popularny, że ktoś policzył, że jedno napisane przez niego słowo warte było około 10 dolarów. Po prostu poprzez wielokrotne nakłady wydawnictwa, jego książek i tantiemy, które otrzymywał i te pieniądze, jakie zbierano, jedno jego słowo, które napisał, 10 dolarów. I chociaż był tak popularny, ja myślę, że popularni ludzie są przez wszystkich lubiani, ale skąd? Jego koledzy ze studiów
niezbędnymi życzliwymi, zebrali wspólnie razem, zrzucając je $10, wysłali mu w kopercie z prośbą: napisz do nas jedno, ale takie najcenniejsze słowo. Jakież było ich zdziwienie, kiedy po jakimś czasie otrzymują kopertę, a tam jest kartka z napisem: dziękuję. No właśnie, słowo dziękuję. Kto tego słowa ma uczyć? Ono jest tak bliskie wdzięczności. Ono jest nierozerwalne z nią. Pewna matka udała się na targowisko ze swoim kilkuletnim synkiem. Stanęła przed obficie zastawionym straganem z różnymi owocami i sprzedawca, widząc, że będą poważniejsze zakupy, najpierw wybrał taką dorodny owoc pomarańczy i podał temu chłopcu. I wtedy matka zareagowała. Zrobiła to po prostu zbyt pochopnie. Mówi: no i co teraz powiesz, Jasiu, panu? Co powiesz? On tak spojrzał na tego sprzedawcę, wziął tą pomarańcz, podał mu i mówi: obierz mi ją. Drodzy rodzice, trzeba być bardzo ostrożni, jak prowadzimy swoje dzieci. Nie nauczą się one słowa dziękuję, nie nauczą się one wdzięczności, jeżeli my tego nie będziemy czynić. U nas w Boże powiedziałem jeden też kolejny taki przykład. Pewnego synka odwoził codziennie do szkoły jego ojciec samochodem. No a także się złożyło, że któregoś dnia niestety był w delegacji i zrobiła to jego matka. I po przyjeździe przed parking szkolny, na parking szkolny, synek, żegnając się z mamą, mówi: mamo, a gdzie są ci dwaj, trzej idioci, których codziennie spotykamy? Dzisiaj ich nie było? Ona tego nie rozumie. Mówi: synku, o czym ty mówisz? Mówi: mamo, przecież codziennie jadę z tatą. To mówi: no popatrz, jak ten idiota się zachowuje, no popatrz, jak ten idiota idzie, popatrz, jak ten idiota skręca, no. I mówi: co najmniej 3-4 idiotów spotykamy w drodze z domu do szkoły. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, abyśmy zwracali uwagę na to, jak wyrażamy się i w jaki sposób reagujemy, co przekazujemy następnym pokoleniom. Powiedziałem już, że przeciwieństwem wdzięczności jest narzekanie, niezadowolenie, szemranie, niewdzięczność. W każdym przypadku jest dla chrześcijanina o wiele czymś bardziej poważnym. Jeśli jesteś niewdzięczny, to dajesz dowód tego, że nie ufasz, nie wierzysz żywemu Bogu, nie wierzysz Jego słowu. Za wszystko bądźcie wdzięczni. Bądźcie wdzięczni, to jest oczekiwanie Boga. Czy On nie wie, w jakich okolicznościach się znajdujemy? Czy On mówi, jeżeli będzie ładna pogoda, to będziemy wdzięczni? Zdaje się, że będziemy mieć okazję dzisiaj w przerwie wyrazić tą wdzięczność, bo widzę, że zgodnie z proroczą zapowiedzią parking jest suchy. Ale gdyby padało, o Boże, nie być na wdzięczność. 3 godziny siedzieć w tych korytarzach, nie wolno wejść na salę. Jak to mogli? Przecież chętnie byśmy gdzieś poszli. Dlaczego tak? Drodzy, łatwo jest być niezadowolonym. Łatwo jest w jakiś sposób postępować, że swojego niezadowolenia. To tak naturalnie się pojawia. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale 28 wiersz, bo chcę cytować dziś wiele miejsc Bożego Słowa, by pokazać, że wdzięczność jest bardzo ważna. Bóg działa we wszystkim, nawet w trudnych okolicznościach, nawet wtedy, kiedy pogoda pokrzyżuje twoje najlepsze plany wycieczkowe. Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Nie wypisałem sobie tego tekstu, ale zapewne wielu z was, jako chrześcijanie,
Czytaliście niejednokrotnie początek listu do Rzymian o ludziach, którzy poznali Boga. To tacy jak my. To tacy jak ja, jak ty. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go, nie oddali Mu chwały, nie okazali się wdzięcznymi. To nie jest groźba dla ludzi tego świata. To jest wielkie zagrożenie dla chrześcijan, dla nas, ludzi wierzących. Tak siebie określamy. Dla nas, którzy nawiązaliśmy społeczność z Bogiem. Czy uświadamiamy sobie, jak bardzo ważnym jest kontrolowanie naszej mowy, naszych wypowiedzi wtedy, kiedy prowokowani jesteśmy, by rozmawiać na temat polityki? Już pogodę wspominamy. No dobrze, mamy być wdzięczni za miasto. Które miasto? To, w którym komunikacja nie działa? Tak jak powinno? To, w którym dziurawe drogi są? To, w którym gdzieś tam jakieś kanalizacje albo jakieś inne instalacje nie funkcjonują? To, w którym radni sobie przyznają jakieś tam wysokie nagrody? Za takie miasto mamy być wdzięczni. Nie, dołączamy do chóru tak bardzo łatwo, do chóru wszystkich narzekających. Próbujemy się grupować czasami zbyt pochopnie, zbyt często. Nie zdając sobie sprawy, że to jest czasami zwodnicza, błazeńska mowa, która oddziela nas od wdzięczności. A potem organizować możemy jakieś lokalnie, czy bardziej obszarowo objęte ewangelizacje, spotkania i pomodlimy się: Boże, błogosław nasze miasto! Boże, błogosław nasze miasto! Ale my i tak za nie będziemy Ci wdzięczni. To jest tak bardzo ważne, abyśmy mogli być tego świadomi. Wiecie, ludzie zwykle narzekają z powodu problemów, które stają na drodze życia. Ale uświadomiłem sobie, przygotowując ten temat co nieco, że wiele problemów ludzie posiadają dlatego, że narzekają. Nie problemy są źródłem narzekania, ale narzekanie źródłem problemów. Czy mam wspomnieć choćby tylko historię Marszu Narodu Izraelskiego po pustyni, jak wyszli z Egiptu? Dziesiątki przykładów, dziesiątki różnych sytuacji, w których niewdzięczność, niezadowolenie, szemranie, wody nie było, nie było mięsa, nie było chleba, nie było wystarczająco czosnku i czegoś tam jeszcze. Cały czas narzekanie. I te problemy zaczynają wtedy opanowywać nasze myślenie. Zaczynają powodować frustrację. Prowadzą do... Zaczyna się niezadowolenie, frustracja, do depresji. Jak można żyć w takim środowisku? Jak można żyć na takim świecie? Boże, to jest jakaś wielka pomyłka. A ja cieszę się, że dziś przyszliśmy na to miejsce, aby pozwolić Duchowi Świętemu, by przeczyścił nasze myślenie, aby przetarł je, aby ta ścierka Ducha Świętego mogła odkryć te pokłady wdzięczności, które powinny się w nas znajdować. Pierwszym Tesaloniczan, to drugi sztandarowy tekst, w 5 rozdziale, w 18 wierszu czytamy tak. Za wszystko dziękujcie. Albo inne tłumaczenia mówią: we wszystkim. Co niewiele zmieni. Co w zasadzie jest w każdej okoliczności. Może rzeczywiście za dziękować za chorobę, nie. Bóg nie jest dawcą choroby, więc nie będę mu dziękował za chorobę. Ale nie zwalnia mnie, gdy coś boli, aby nie okazywać wdzięczności. Ale to nie wszystko. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ja wiem, że żyjemy w świecie, w którym coraz więcej
nasycenia jest nieprawością, brudem, wulgarnym językiem, brakiem szacunku do autorytetów, do czegokolwiek i do kogokolwiek. Wydaje się, że to jest relikt przeszłości, jakieś autorytety, świętości. Wszystko dziś można zbluzgać, wszystko można zdeptać, wyśmiać, wykpić. To staje się normą. Ale Kościele Jezusa Chrystusa, we wszystkim czy za wszystko dziękujcie, bo taka jest Jego wola. W swojej duszpasterskiej posłudze niejednokrotnie spotykałem ludzi, którzy przychodzili do mnie mówiąc: pastorze, powiedz mi, jak mam poznać wolę Bożą? Oto ona. To jest recepta, to jest pierwszy krok. Za wszystko dziękuj, czy we wszystkim dziękuj. Taka jest Jego wola, Boża wola w Chrystusie względem sąsiada z tej strony, z tamtej strony, kogoś jeszcze, pastora, duchownego, nie względem każdego z nas. Drodzy, ważne jest, aby o tym pamiętać. Drodzy, podsumowaniem takiego rozważania o wdzięczności, nie będę zastanawiał się w całości nad tą historią, lepiej by to zrobili ewangeliści, jest historia zawarta w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, od 11 do 19 wiersza, gdzie jest opis o uzdrowieniu 10 trędowatych. Jestem przekonany, że ponad 90% na tej sali prawdopodobnie zna tą historię doskonale. Ja tylko niektóre elementy chciałbym uwypuklić. W 13 wierszu czytamy, że oni podnieśli swój głos. Zaczęli się modlić, bo mieli problem. Mieli problem, zostali oddzieleni od swoich domów, rodzin, bliskich, znajomych, dzieci, żon, może rodziców, braci, sióstr, społeczności. Wywalono ich z pracy. I oto pojawił się Jezus. Zaczęli się wszyscy gorliwie mówić. Jeżeli ja czytam, że podnieśli swój głos, to podniesionym głosem się nie szepcze. Podniesiony głos to jest krzyk: Boże, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad nami. Oni wtedy solidarnie jeszcze wołają. Dlaczego? Jeżeli bieda, jeżeli wspólny problem, to mnie tak bardzo blisko. Gdy Boga to do Boga, to potrafimy. Zmiłuj się nad nami. Jezus dał prostą receptę. Idźcie, ukażcie się kapłanom. Idźcie do ośrodka, do lekarza pierwszego kontaktu, niech wystawił wam zaświadczenie, że jesteście zdrowi, że wszystko jest okej. Okay. To jest ważne, ważna lekcja. A gdy poszli, 14 wierszu czytam, a gdy szli, jeszcze nie doszli, gdy szli, czyli byli posłuszni temu, co usłyszeli od Jezusa, gdy szli, zostali oczyszczeni. I zobaczcie, można by było powiedzieć, że zaczęło się nabożeństwo uwielbieniowe. Zaczął się koncert uwielbienia. Tak głośno wołali do Boga. Tak bardzo prosili o pomoc. Tak bardzo potrzebny był ratunek. Znaleźli się w trwodze. Ale kiedy przyszło rozwiązanie, nie wiem, czy ten jeden, który zawrócił, uświadomił sobie, że właściwie po co on idzie do kapłana, kapłan z nim tak nie porozmawia. Był Samarytaninem, więc nie miał szans, aby kapłan na niego nawet spojrzał. A tym 9 wydawało się, mówiąc: chwileczkę, my, Żydzi, nam się to należy. Przecież ten Jezus powiedział, że przyszedł do domu izraelskiego, jak przyszła niewiasta, prosząc o swoją córkę, żeby ją uzdrowił, czy wypędził demona, który ją dręczył, to mówi: nie, ja przyszedłem do dzieci z domu izraelskiego. Dopiero jej wiara spowodowała, że Jezus zajął się jej córką również. Drodzy, ten Samarytanin zaskakuje. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, i to mi się bardzo podoba, donośnym głosem chwalił Boga.
Boga. To nie było takie tam w ciszy, w sercu, gdzieś tam w ukryciu, ale on szedł drogą i donośnym głosem wielbił Boga. On prawdopodobnie miał wyćwiczony głos, bo gdy się zbliżali ludzie, to miał obowiązek wołać: nieczysty, nieczysty, nie zbliżajcie się. Ale tym razem z jego ust została wyrwana ta piosenka: nieczysty. Ale zaczął śpiewać donośnym głosem: dzięki Ci, Boże. A Jezus, gdy to zobaczył, i w dodatku, że był to Samarytanin, który być może miał głęboko wsakodowane w swojej świadomości, że nie był tego godny, że nie dla niego Jezus przyszedł. Bracie i siostro, czy wszystkie Boże błogosławieństwa otrzymujesz dlatego, że jesteś tego godny? Dlatego, że coś tam zrobiłeś w swoim życiu? Panie, ja przecież Ci uwierzyłem, może ja Ci przecież służę, to teraz Ty powinieneś to, to, to i tamto. Za wszystko, czy we wszystkim. Albo tak jak apostoł Paweł w liście do Filipian: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Boga. Czas biegnie, na moim zegarku też, ale zacząłem z 15 minut, no później. A skończę może z 10. Tak więc, drodzy, chciałbym przeczytać, co Paweł do innego kościoła w Filipii pisze. Nie troszcie się o nic. I tutaj już we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby Wasze Bogu. Nie jest nic złego, kiedy powierzamy swoje prośby nasze Bogu, wtedy nawet kiedy te prośby są tego rzędu, że mogą nas zatworzyć. Nie jest to nic złego, kiedy przychodzimy do Boga z prośbami, ale wiecie, co jest złego i co jest nieprawidłowe, kiedy jako Kościół, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże przychodzimy z naszymi prośbami, które nie są przeplecione dziękczynieniem. Paweł wyraźnie mówi: nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powieście wasze prośby Bogu. Wiecie, żeby być wdzięcznym, trzeba zauważyć powód. Tych 9 prawdopodobnie nie zauważyło tego powodu wystarczająco jasno. Ale dla tego Samarytanina, kiedy spojrzał, że jego zaatakowane trądem ciało stało się zdrowe, to był powód, aby zacząć wielbić Boga. Co to jest wielbić Boga, jeżeli tego nie zobaczysz? A więc chcąc wielbić Boga, musisz zobaczyć. Kiedyś stara pieśń, którą śpiewano w naszych zborach, była, jej słowa mówiły: policz dary, które żaden gram. A w twym sercu muszą zabrzmieć pieśni chwały. No tak, ale jak je liczyć, jeśli je nie widzimy? To zawdzięczam sobie, tamto zawdzięczam sobie. Wielu nawet nie modli się przed jedzeniem. A po rozmowie mówię: chwileczkę, przecież to ja sam sobie kupiłem to jedzenie, sam ciężko na to zapracowałem, sam zapłaciłem. Komu mam być wdzięczny, że przede mną talerz zupy? Przecież to sobie zawdzięczam. A to, że jesteś zdrowy, że masz miejsce pracy, no tego się już nie kalkuluje, to się już nie bierze pod uwagę. Zauważyć powód wdzięczności. Natrafiłem na wiersz księdza Jana Twardowskiego i pierwsze kilka linii, 3 czy 4 tego wiersza zacytuję. Nie oczekujcie ode mnie recytacji poezji, ale wiersz zatytułowany jest Wdzięczność. I pisze ksiądz Twardowski w ten sposób: jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak kapa, bo nie widzisz komu. A przecież sam nigdy nie jesteś płacząc pokryjomu, niewidzialny jest tobą. Niewidzialny jest z nami.
wtedy, kiedy płaczemy, kiedy przeżywamy radość. I to drugi aspekt wdzięczności. Najpierw, żeby zobaczyć, za co mam być wdzięczny, ale także komu to zawdzięczam. To drugi argument, który bardzo porusza moje serce. Drodzy, czytałem taką historię z nie tak dawna. Do pewnego wiejskiego kościółka przyszli starsi rodzice i poprosili pastora do kancelarii i tam wręczyli mu dość pokaźny dar pieniężny, mówiąc: pastorze, wiesz, że straciliśmy naszego syna, który zginął jako żołnierz na jednym z, biorąc udział w jednym z konfliktów, których pełno dzisiaj na świecie. Nasze serca są rozdygotane, bolejemy, ale ten dar chcieliśmy złożyć jako pamięć o naszym synu i wdzięczność do Boga za to, że nasz syn, odchodząc, był Bożą własnością, że powierzył swoje życie w jego ręce. Pastor był tym poruszony, pobłogosławił tych ludzi i ogłosił oczywiście na nabożeństwie. Tych kilkunastu ludzi, którzy to słuchało, czy kilkudziesięciu, po jakimś czasie wsiadają do samochodu, wracają do domu. W jednym z samochodów toczy się taka rozmowa. Mąż mówi do żony: słuchaj, a my? A co my? No my nie złożyliśmy nigdy żadnego daru pieniężnego. No co ty? Przecież nasz syn żyje. Nasz syn nie zginął. To nie ma powodu wyrażać Bogu wdzięczności. Drodzy, warto zastanawiać się nad powodami wdzięczności. Wiecie, potrzebne jest coś dać od siebie, aby wdzięczność w pełni się mogła ujawnić i być okazała. Autor listu do Hebrajczyków, którego jeszcze chcę zacytować, zanim zakończę, w 12 rozdziale, 28 wierszu pisze tak: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak jest mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Bracia i siostro, dziś tu zgromadzeni w Jastrzębiu Zdroju, okażmy się wdzięcznymi. Okażmy się wdzięcznymi tak, jak to jest należne Bogu. Okażmy się wdzięcznymi tak, jak jest mu to miłe. Okażmy się wdzięcznymi, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Widząc powody naszej wdzięczności, widząc adres, pod który nasza wdzięczność powinna zostać wysłana. Jako chrześcijanie zapewne nie będzie to dla nas zbyt trudne, nie przerasta to naszych możliwości. No tak, mówiłem dzisiaj o wdzięczności, a nasze hasło, które ustaliliśmy, wdzięczni za miasto. Pomyślmy troszkę inaczej. Każdy z nas swoje miasto zna. Ja powiem szczerze, że za każdym razem, kiedy wracam do Bielska, szczególnie tą trasą od Katowic, gdy pojawia się w pewnym momencie zza zakrętu panorama tego miasta, dziękuję Bogu. Podoba mi się to miasto. Żyję w nim prawie od urodzenia. Rodzice przywieźli mnie, gdy miałem niespełna rok, z Ustroja do Bielska i tak już zostało. To miejsca, w których możemy żyć. To miejsca, w których pracujemy. To miejsca, w których mamy swoich znajomych, przyjaciół. To miejsca, w których rozumiemy ludzi, którzy się śmieją, którzy płaczą i wiemy, jakie są ich powody tego. To miejsca, w których zdobywaliśmy, czy nasze dzieci zdobywają wiedzę, edukację. To miejsca, w których robimy zakupy. To miejsca, w których na co dzień się poruszamy. Czy możemy być obojętni? Czy wdzięczność jest ślepa na wszystkie mankamenty? Ale że nie! Ale chcieli zobaczyć coś cennego w miejscu, w którym mieszkasz.
Coś tam musi być cennego, skoro tam mieszkasz. Niektórzy, którzy uznali, że miejsce, w którym mieszkali i urodzili się, im nie pasuje, dawno już podjęli decyzję i znaleźli sobie inne miejsce. Nie wiem, czy są bardziej z tego zadowoleni, czy nie. Być może tam. Ja dziś chciałbym być wdzięczny. Wraz z całym zborem, tak wspaniale przygotowującym kolejną konwencję, kolejne spotkanie nasze na tym miejscu. Pastorze zboru Jastrzębskiego, bracia i siostry zboru Jastrzębskiego, dzisiaj wraz z wami chcemy dziękować za miasto, które umożliwiło nam i wam dzisiaj się tu zgromadzić, które jest przyjazne i życzliwe. Czy pozbawione mankamentów? Nie znam Jastrzębia ani nie wiem. Choć wydaje mi się, że te czasami szkody górnicze są aż nadto wyraźne. Ale jest tyle wspaniałych cech. Tu można spotkać tyle ludzi, którym głosząc Ewangelię przyjmą ją z zadowoleniem. Byłby inaczej, zbór by się nie rozwijał. Ewangelia nie przynosiłaby rezultatów. Zachęcam do głośnego, do donośnego wyrażania naszej wdzięczności. Wdzięczności za miasta. Za miasta, w których żyjemy. Za miasta, w których są nasze zbory. Ale również za miasta, w których jeszcze ich tam nie ma. Aby się również mogły tam pojawić. Aby byli ludzie we wszystkich miejscowościach tutaj w okolicy, którzy w pewnym momencie zaczną Bogu dziękować za te miejsca, które dla nas przygotowały. Kiedyś jeszcze słuchając pastora Michała, zauważył bardzo ciekawą rzecz, że nasz region, szczególnie południowy, jest w jakiś szczególny sposób ochraniany przed kataklizmami. Czytamy: środkowa Polska, północna Polska, dachy zrywane, grad obicia. Ale dzięki łasce Bożej jesteśmy zachowywani. To trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć. I uznać, komu to zawdzięczamy. Bardzo proszę moich drogich braci uciekanów, aby przyszli tutaj do mnie. Aby stanęli koło mnie. Będziemy prowadzić nas wszystkich w modlitwie. Bardzo was proszę, drodzy bracia, odejdźcie tutaj. Moi drodzy, naszym celem i naszym zamiarem jest dziękować Bogu. W pierwszej kolejności chcemy to czynić za miasto w Jastrzębiu, za zborem Oazą Miłości w Jastrzębiu, za tymi, których Bóg tutaj postawił, aby byli kanałami Jego błogosławieństwa i źródłem błogosławieństwa. Chcemy stanąć razem z mieszkańcami tego miasta i powiedzieć Bogu: dziękujemy Ci, Panie. To Ty sprawiłeś. To Ty to uczyniłeś. A później poproszę każdego z dziekanów, który będzie prowadził nas w modlitwie, o miasta i o zbory naszego okręgu, naszych dekanatów. Powstańmy, moi drodzy. Powstańmy wszyscy razem. Powstańmy zachęceni słowem i mający świadomość, że wiele może usilna modlitwa. Ona jest w stanie sprowadzić błogosławieństwo na życie Kościoła, całego miasta i całego narodu. Zachęcam, mówi apostoł Paweł, aby zanosić modlitwy, błagania i dziękczynienia, aby wszyscy poznali Pana. Wszechmogący Boże, tak teraz tutaj stojąc przed Twoim majestatem i obliczem, podnosimy nasze ręce. Jako Twój lud, jako Twój Kościół, wdzięczni Tobie, Ojcze, za siebie nawzajem. Ale teraz razem chcemy wyrazić naszą wdzięczność za Twój zbór w Jastrzębiu, który sobie powołałeś, który, Panie, postawiłeś na tym miejscu, i błogosławimy Twojemu zborowi tutaj. Błogosławimy pastorowi, jego rodzinie, starszym i błogosławimy całej społeczności, każdemu domowi w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I, Panie, wyznajemy wdzięczność za ten zbór, za ten Kościół, ale także razem jako Kościół i z tym zborem łączymy się z całym miastem. Dziękujemy Ci za Pana Prezydenta tego miasta, Pana Mariana Janeckiego, za radnych, za tych wszystkich, którzy
dbają i troszczą się o to miasto. I razem z tym miastem dzisiaj, Boże, stoimy przed Twoim obliczem, wyrażając Tobie chwałę i wdzięczność, bo dzięki łasce Twojej i mocy Twojej to miasto mogło powstać. Ono się buduje i rozwija i w imieniu Jezusa Nazareńskiego błogosławimy temu miastu, liderom i przywódcom, aby moc Twoja i mądrość, i łaska, i błogosławieństwo spoczywały na nich i na całym tym mieście. W imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chcemy modlić się o dekanat północny Okręgu Południowego i następujące miasta są w tym dekanacie. Katowice, ale również duże miasta, w których mieszkają członkowie naszego zboru, czyli Chorzów, Siemianowice, Ruda Śląska, Bytom, Mikołów, Sosnowiec. Do naszego dekanatu należą również Będzin, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Klucze Olkusz, Lubliniec, Myszków, Tarnowskie Góry, Zawiercie. Módlmy się o te miasta. Boże, dziękujemy Tobie za wymienione miasta. Dziękujemy Tobie, że tam mieszka Twój lud. Dziękujemy Tobie, że w tych miastach, Panie, możemy głosić Ewangelię. Dziękujemy Tobie za przychylność władz w tych miastach. Za to, Boże drogi, że Twoja chwała jest tam obecna. I wierzymy, Boże drogi, że będziemy mieli coraz większy wpływ, Panie, na życie tych miast. Bo Ty powiedziałeś, że tam, gdzie sprawiedliwi mieszkają, tam miasta się podnoszą. Dlatego dzisiaj błogosławimy wszystkie miasta dekanatu północnego i ogłaszamy Twoją chwałę, ogłaszamy Twoje przebudzenie i ogłaszamy Twoje błogosławieństwo w imieniu Chrystusa Pana. Amen. Boże, stajemy w pokorze przed Tobą. Jesteś Panem wszystkiego. Jesteś Panem wszechrzeczy. Jesteś Panem miast, wiosek. Jesteś Panem ludzi. Stajemy w pokorze, aby podziękować Tobie za życie, które dałaś. Twoje słowo mówi, Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ludzie, którzy na nim mieszkają. Twoje słowo mówi, dzięki błogosławieństwu prawych podnosi się miasto. Panie, stoimy, wyznając, że bez Ciebie to się nie uda. Bez Ciebie to jest niemożliwe. Dziękujemy dzisiaj jeden za drugiego, bo to są miasta i wsie. Panie, dziękuję za Jastrzębie jeszcze raz. Za część dekanatu zachodniego, za to, że jesteśmy w braterstwie, jako rodzina Boża. Dziękuję, że upodobało się Tobie mieć tutaj Kościół. Panie, błogosław ten Kościół, błogosław to miasto. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlimy. Dziękuję za Cieszyn. Błogosławię przywódców Kościoła. Panie, upodobało się Tobie, aby tam mieć Kościół. Dziękujemy za Cieszyn. Niech się rozwija, niech się cieszy Twoim błogosławieństwem za wszystkich mieszkańców tego miasta. Dziękuję, Panie, błogosław to miasto. Błogosław ludziom w tym mieście, Panie. Rozwijaj swój Kościół. Dziękuję za Skoczów. Błogosławię moich braci i siostry ze Skoczowa. Panie, błogosławię Twojemu Kościołowi. Dziękuję, że ich tam masz, że to Twój plan. Dziękuję, Panie. Alleluja. Rozwijaj swoje królestwo tam, na tej wspaniałej ziemi cieszyńskiej, skoczowskiej. Błogosławię Ustroń. Boże, jak dziękujemy Tobie, jak wdzięczni jesteśmy za to miasto. Tak wiele dobrego stamtąd płynie, Panie. Tak wiele słów Bożych wyszło. Błogosławimy temu Kościołowi. Razem wyznajemy to Twój plan. Pomnażaj swój Kościół. Zbawiaj ludzi z tego miasta. Błogosław władzę tego miasta. Panie, stajemy ramię w ramię, żeby podziękować za Rybnik. Dziękujemy za Rybnik. Panie, za to, że masz tam swój Kościół. Masz tam swoje dzieci. Dziękujemy za dzieci, młodzież, rodziny w tym mieście żyjące. Panie, zbawiaj tam ludzi. Panie, zbawiaj tam ludzi. Niech Kościół rośnie w siłę i moc. Niech Twoje Królestwo się poszerza. Panie, stajemy wdzięczni za Wodzisław Śląski. Dziękujemy za Kościół w Wodzisławiu. Błogosławimy przywódcom Kościołowi. Błogosławimy wszystkim mieszkańcom tego miasta. Rozprzestrzeniaj swoje Królestwo. Niech Twoje plany, Twoja wola, Boże Wszechmogący, się realizuje. Stajemy wdzięczni za Raciborz. Panie, dziękujemy za Kościół w Raciborzu. Halleluja. Boże, to był Twój plan. Panie, za rozprzestrzenianie się Królestwa Bożego w tym mieście, za władzę, za dzieci, za młodzież, za ludzi dojrzałych, za Haszlat dziękujemy. Panie, błogosławimy temu zborowi, temu miastu. Cudownym jesteś, Boże, wspaniałym jesteś, Panie. Za Wisłę Czarną i Nową Osadę dziękujemy. Panie, za cały dekanat zachodni. Panie, za tych wszystkich ludzi, którzy za tym stoją. Za te wszystkie dzieci i młodzież. Za te wszystkie rodziny. Za tych ludzi, którzy, Panie, są u steru, władzy. Za tych wszystkich lekarzy, prawników, Boże Wszechmogący, spetykarzy. Za tych wszystkich ślusarzy, spawaczy i wszystkich innych, których nie wymieniłem. Panie, za każdego człowieka.
Panie, niech ta ziemia będzie dotknięta Twoją mocą i niech jak najwięcej osób dozna Twojego zbawienia przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Bracia i siostry, dekanat centralny, następujące miasta wchodzą w skład tego dekanatu. Mysłowice, Jaworzno, Żory, Czechowice, Dziedzice, Andrychów, Bielsko-Biała, Żywiec i Oświęcim. Chcielibyśmy podnieść nasz głos, modlić się o te miasta, błogosławić te miasta, aby dobry Bóg czynił wielkie rzeczy w tych miastach. Ojcze w niebie, tak chcemy być wdzięczni dzisiaj przed Twoim obliczem za te wymienione miasta dekanatu centralnego. Ojcze, dziękujemy Tobie za każdy cud, każde błogosławieństwo, którego dokonałeś w przeszłości w tych miastach. Dziękujemy Ci przede wszystkim za zbory, które mogły tam zaistnieć. Dziękujemy Ci za Twoje dzieci, które żyją w tych miastach. Panie, ale też wierzymy, że Ty masz większe plany dla tego okręgu. Chcemy dzisiaj również prosić o nowe zbory, Panie, w tym dekanacie. Modlimy się, aby Twoja chwała, Twoja obecność manifestowały się w tym dekanacie. Ojcze, modlimy się, aby zbory wzrastały w poznaniu Boga, ale też, aby wzrastały liczebnie. Ale też chcemy błogosławić te miasta i przywódców tych miast. Chcemy się modlić, aby Twoje błogosławieństwo było nad wszystkim. Ojcze, i prosimy Cię o Twoje prowadzenie na ten czas, który jest przed nami, na te następne lata, aby Twoja chwała była pośród nas. Panie, prosimy Cię, aby Duch Święty czynił potężne przebudzenie. I dziękujemy Ci za to, co będą oglądały nasze oczy. Wdzięczny Tobie i wierzę z całego serca, że gdy tak stoimy teraz i wypowiadamy nasze błogosławieństwo, Panie, to wierzę, że to ma sens. To nie jest tylko forma, Panie. Wierzę, że gdy wypowiadamy błogosławieństwo nad naszymi miastami, Ty to słyszysz, Panie, i Ty będziesz błogosławił, Panie, bo widzisz nasze serca, Panie. I Panie, tak chcę wymienić przed Tobą okręg południowy z tych naszych pięknych gór, Panie. Wśród tych górali, Panie, których nieraz tak ciężko, Panie, jest, ale jednak, Panie, Ty widzisz ich serca, Ty ich kochasz, Ty ich miłujesz. I Ty, Panie, miłujesz tych, którzy mają twarde karki. Dlatego, Panie, tak od wschodu patrząc, przynoszę Tobie Gorlice. To miasto, Panie, którym wiele, wiele lat temu podobało się Tobie, aby założyć Twój zbór. Panie, Ty widziałeś, Panie, tą ciężką drogę, ale widziałeś, Panie, też zwycięstwo. Panie, przynoszę Tobie Krynicę. To miasto turystyczne, gdzie tak wielu ludzi, Panie, możemy to widzieć na ulicach, tak wielu ludzi przyjeżdża i gdy głosimy, ewangelizujemy, Panie, to jeden na 20 jest mieszkańcem, a reszta to wszystko ewangelii przyjezdni, Panie. Błogosławimy to miasto. Niech ten zbór, Panie, ten nowy projekt krynicki, Panie, będzie takim miejscem, takim źródłem, Panie, siania, Panie, do wielu miejsc w Polsce. Panie, przynoszę Tobie Tarnów. Dziękuję Tobie za to miasto. Na tej linii wschód-zachód, Panie, niech rozwija się Twoje dzieło tam. Niech rośnie, Panie. Dziękuję Tobie, Panie, za Nowy Targ, tu na południu, w górach, Panie, za próby, za projekty, które były w Zakopanem, Panie, za, Panie, ich to miejsce, które promieniuje tam na południe i które dotyka, Panie, górali. Panie, dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za Kraków, za zbory krakowskie. Dziękuję Ci za Nową Hutę. Za tą Nową Hutę, Panie, w której, Panie, Ty założyłeś Twoje miejsce, które rośnie i buduje i promieniuje. Za zbór Betlejem, który był zborem matką tak wielu, wielu zborów, Panie, na terenie właśnie południa. Dziękuję Ci za ten zbór, za ten nowy projekt Kościół dla Miasta. Panie, dziękuję Ci za to, że w różnorodności jest nasza siła. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za Skawinę, za ten zbór, Panie, który tętni życiem i którym, Panie, wierzę Ty, chcesz, aby to była taka właśnie sadzawka Syloe. Dziękuję Ci, Panie, za Krzeszowice. Dziękuję Ci, Panie, za to, że błogosławisz także to miasto. Dziękuję Ci, Panie, za Nowy Targ. I dziękuję Ci, Panie, za Nowy Sącz. Dziękuję Tobie, Boże, za to, że dałeś nam tą wizję, abyśmy byli zborem matką. Dziękuję Ci za te projekty, które mamy. Limanowa, Stary Sąd, za ten nowy projekt krynicki. Panie, w imię Jezusa, niech te miasta, niech to południe będzie, Panie, źródłem życia, Twojego życia. Życie, które tylko Ty możesz dać. Panie, a my w posłuszeństwie i wierze wypowiadamy błogosławieństwo nad tym południem. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.